Loża radiowa. A dziś gościem Loży Radiowej jest prezes przewozów regionalnych Krzysztof Mamiński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No właśnie, prezes przewozów regionalnych, czy prezes Polregio, czy Regio? Spółka planuje rebranding, jak to się mówi nie po polsku. Tak, spółka nadal nazywa się i będzie się nazywać Przewozy Regionalne, natomiast wprowadzamy nową markę konsumencką o nazwie Polregio. A po co? Po to, żeby być identyfikowany w nowoczesny sposób na terenie całego kraju jako spółka o zasięgu ogólnopolskim, jako spółka realizująca przewozy regionalne w Polsce. A z czym łączy się ten rebranding? Z nowym kolorem samych pociągów, pojazdów szynowych? To też, ale z jednej strony wprowadzona nowa marka konsumencka, nowy logotyp, nowa malatura taboru, ale nowa jakość obsługi, nowe standardy obsługi klienta. To wszystko, co ma pokazywać, że spółka przewozy regionalne ulega zmianom. A czy ta nowa jakość obsługi klienta nie mogłaby być wprowadzona w przewozach regionalnych? Czy ta marka po prostu za słabo się przyjęła, nie jest rozpoznawalna, przewozy regionalne? Oczywiście teoretycznie mogłaby, ale wykonaliśmy badania postrzegania spółki przewozy regionalne przez naszych klientów i to z tych badań wyszło, że nadal nasi klienci, klienci kolejnictwa jeżdżą pociągami, jeżdżą PKP, marka przewozy regionalne była mało rozpoznawalna, a często złe, choć niesprawiedliwe opinie o przewozach kolejowych były łączone z przewozami regionalnymi. Chcemy pod nową marką zaproponować nową jakość obsługi. Trudno chyba się dziwić, bo mamy właśnie, jeśli chodzi o pociągi generalnie w Polsce, i Intercity, i przewozy regionalne, i w tym są jeszcze TLK, więc klient jest być może trochę zagubiony, jedzie po prostu pociągiem, a nie skupia się na tym, którym przewoźnikiem. To prawda, ale chcielibyśmy poprzez tą zmianę podkreślić, że jesteśmy spółką realizującą przewozy pasażerów, przewozy o charakterze regionalnym i na terenie całej Polski. To pewien wyróżnik w kolejach samorządowych, to również pewien wyróżnik dla spółki Intercity realizującej przewozy dalekobieżne o wyższym standardzie, o wyższych szybkościach na większe odległości. Stąd akurat taka nazwa i stąd pomysł i koncepcja nowej marki konsumenckiej. Panie prezesie, rebranding to tylko rebranding, czyli zmiana nazwy i koloru pojazdów szynowych, czy także na przykład zmiany organizacyjne w samej spółce, bo być może słuchają nas pracownicy przewozów regionalnych, dzisiejszych przewozów i obawiają się, o, będą zwolnienia, skoro my zmieniamy nazwę. Nie. To zwolnienia to nie. My oczywiście od kilkunastu miesięcy, można powiedzieć, że od kilku lat jesteśmy w ciągłym procesie restrukturyzacji, ale on dobiega do szczęśliwego końca i mogę powiedzieć tak, zmiana marki, zmiana firmy to nie zmniejszenie ilości zatrudnienia, to nie zmniejszenie ilości przewozów, wręcz odwrotnie, chcemy zwiększać naszą ofertę, chcemy zwiększać ilość przewiezionych pasażerów pod nową marką dobrze kojarzącą się naszym pasażerom. A ile to wszystko będzie kosztowało? Ten rebranding. Bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że bardzo często myśli się, że to będzie bardzo kosztowne. Otóż to są wymiany papierów, pieczątek, kolorystyka, wszystko. Zdecydowanie tak, ale odpowiem w ten sposób. Otóż wprowadzenie nowej marki konsumenckiej będzie przeprowadzane stopniowo. Po pierwsze, nowa malatura taboru będzie wiązała się po pierwsze z nowymi zakupami w roku 2017, to około 50 nowych i zmodernizowanych jednostek trakcyjnych, które będą w nowej malaturze. Do tego dołożymy około 80 pojazdów, które będą przechodzić okresową naprawę z poziomu P4, w ramach której jest malowanie, więc pomalujemy to w innym kolorze. To nie będą żadne dodatkowe kolory. Jeżeli pani pytała o papiery firmowe, o wizytówki, co roku robimy zakupy kolejnych, więc w tym roku zamówimy z inną marką, z innym logotypem. A projektowanie tego logotypu też kosztuje? Tak, oczywiście kosztowało i to założyliśmy już w budżecie roku 2016. Mieliśmy na to przeznaczone około 400 tysięcy złotych, również na pewne badania, opracowania. Wydaliśmy z tego 200 tysięcy i to są wszystkie wydatki tegoroczne na ten projekt. Przypomnijmy, dziś gościem Loży Radiowej jest prezes przewozów regionalnych Krzysztof Mamiński. Panie prezesie, jeżeli zmienicie nazwę,
zastosujecie ten rebranding, to jakie będą zyski? Jak to wpłynie dodatnio chociażby na zyski samej spółki? Przewidzieliście? Czy w ogóle gra warta jest tej świeczki? Myślę, że jest, dlatego że pierwsze to klient postrzega firmę, z którą współpracuje, z których usług skorzysta, to przez to, jak ją widzi. Dziś możemy powiedzieć tak, dla klienta, który przychodzi na dworzec kolejowy w Polsce, przewozy regionalne przyjeżdżają różnym taborem, w różnej kolorystyce i nie ma powiązania. Jakoś, firma, wygląd. Chce to zmienić. To jest pewne lata zaniechań czy różnej kolorystyki taboru. Jeżeli dziś Państwo by mnie zapytali, jaka jest kolorystyka przewozów regionalnych, odpowiem, różna i wieloletnia. Zależy w jakim województwie. Zależy w jakim województwie, zależy z jakich lat. Dziś główne kolory to pewien odcień czerwieni, szarości i pomarańczu. Ja mówię o przyszłości. Jakiego koloru będą wówczas pojazdy szynowe? Pomarańczowe? Nie, to będzie zespół co najmniej trzech kolorów, nawiązujących i do tradycji, czyli do koloru pewnego odcienia czerwieni i szarości, choć jaśniejszy niż Państwo możecie zaobserwować na starszym taborze. Będzie element pomarańczowego, w którym mamy kilkadziesiąt jednostek tak zwanych tygrysów, ale będzie to jaśniejsze, przyjazne. Zajmowali się tym fachowcy. Nie ma pociągów już żółto-niebieskich, biało-zielonych, niebiesko-czerwonych. W ciągu trzech lat, bez dodatkowych nakładów, cały nasz tabor będzie w jednolitej malaturze. A czy prowadziliście Państwo jakieś badania, które odpowiedziały na pytanie, czy to przyciągnie klientów? Tak, takie badania prowadziliśmy, bo to nie jest pomysł, że przyszła grupa ludzi i wymyśliła sobie coś nowoczesnego. Tak, nie zrobimy nic dobrego dla klienta, tylko ładnie je pomalujemy. Nie, nie. To właśnie w ramach badań, które odpowiedziały, że trudno jest identyfikować przewozy regionalne poprzez markę, poprzez wygląd. Dziś jest to bardzo rozproszone, tak bym powiedział, i chcemy to zmienić. To teraz temat związany z finansami, ponieważ w tym roku spółka Przewozy Regionalne zamknie rok prawdopodobnie, według tych informacji, jakie otrzymujemy, na poziomie 50 milionów na plusie. Jak to się stało, że przez ostatnie lata cały czas mówiliśmy o stratach, w spółce teraz jest te 50 milionów na plusie? To prawda, ja już powiem, że nieprawdopodobnie, tylko na pewno. Będzie to dodatni wynik na wszystkich rodzajach działalności. Prawdą jest, że w 15-letniej historii swojej spółka nigdy nie zanotowała dodatniego wyniku na swojej działalności. Dlaczego? To jest wynik konsekwentnie wprowadzonego planu restrukturyzacji i z jednej strony nowej oferty, próby namówienia klientów do powrotu na kolej, a z drugiej strony oszczędnego gospodarowania kosztami. My nie jesteśmy cudotwórcami, nie jesteśmy szamanami i to nie jest wybryk jednorazowy. Oszczędne gospodarowanie kosztami to po prostu restrukturyzacja, czyli mówiąc jeszcze bardziej wprost, zwolnienia pracowników. Nie, nie. Pracownicy to największy kapitał tej firmy i tu trzeba naprawdę postępować bardzo, bardzo ostrożnie i rozsądnie. Rzeczywiście w niektórych zespołach kilka lat temu, kilkanaście miesięcy temu występowały pewne nadwyżki zatrudnienia i w ramach programu dobrowolnych odejść redukujemy te nadmierne koszty. Na pewno nie będziemy redukować zawodów wrażliwych, czyli takich, które są rzadkie na zewnętrznym rynku pracy, maszynistów, kierowników pociągów, konduktorów, rewidentów, bo to jest nasz główny kapitał. Ale jeszcze dziś zastanawiamy się, czy obsługa administracyjna, jej wielkość, to jest wielkość optymalna, ale tu również zamierzamy to robić w ramach programu dobrowolnych odejść, czyli również stworzyć warunki dla pracowników, ażeby oni z własnej woli, za odpowiednią gratyfikacją pieniężną, postarali się zmienić miejsce czyli pracy. Czyli na przykład albo zmienią pracę, albo usługi przekażecie firmom zewnętrznym? Mówię o z tymi usługami zewnętrznymi to nie do końca. Rzeczywiście na przykład obsługa kas stacyjnych przez lata była realizowana w programie przekazywania w agencję. My dziś zastanawiamy się i myślę, że w połowie przyszłego roku będziemy mogli taki projekt przedstawić, jak powrót nowej marki Polregio do kas na dworcach kolejowych. Choć będzie to kojarzone z firmą Przewozy Regionalne, ale chcemy to robić w usłudze franczyzowej. Przy jednolitych standardach obsługi, przy jednolitej wizualizacji, przy jednolitym rozmowach na przykład z zarządcami dworców, co pozwoli nam przy skali tych negocjacji wynegocjować dobre warunki
wydzierżawiania pomieszczeń. Chcemy być na dworcach zarówno w sprzedaży tradycyjnej, chcemy coraz więcej stawiać biletomatów i chcemy coraz bardziej rozwijać nowe kanały sprzedaży. I przez internet. Przez internet, głównie przez internet, tak. No, rebranding, o którym mówimy, to nowa strona internetowa, nowy sposób sprzedawania biletów bezpośrednio z naszej strony internetowej. To również nowy element, to jest współpraca z innymi portalami zajmującymi się sprzedażą internetową innych usług, bo mówimy tutaj o biletach łączonych, o biletach zintegrowanych. Rozmawiamy na przykład z przedsiębiorstwami komunikacji samochodowej, ażeby wykorzystać efekt synergii dowożenia pasażerów do centrów przesiadkowych kolejowych zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Tu mamy bardzo zaangażowane rozmowy. Krzysztof Mamiński to gość dzisiejszej loży radiowej, prezes przewozów regionalnych. Mówiliśmy o wspólnym biletowaniu, ale to będzie, panie prezesie, oblik we wszystkich województwach, że na przykład będzie wspólne biletowanie usług WAS, czyli przewozów regionalnych, albo w przyszłej firmy Poleregio i na przykład komunikacji miejskiej? To zawsze firmy przewozy regionalne z nową marką konsumencką Poleregio, bo tak chciałbym, żeby się stało. Będziemy rozmawiać z tymi partnerami, którzy chcą z nami rozmawiać. Mamy już dziś rozwiązania w wielu miastach, że współpracujemy z komunikacją miejską, ale to, o czym przed chwilą mówiłem, to trochę nowy projekt. To również wykorzystywanie przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, busowej, którzy z małych, mniejszych miejscowości, w których nie ma linii kolejowych, dowożą pasażerów. Chcielibyśmy dojść do takiego modelu, że w nowym kanale sprzedażowym można kupić bilet przez internet na przejazd PKS-em czy busem, w połączeniu z biletem przewozów regionalnych. Pan pewnie bezpośrednio w tych negocjacjach może nie uczestniczyć, ale Opole wiem, że od kilku lat stara się o właśnie taki wspólny region, wspólny bilet na pociągi i na przykład MZK, czyli miejską komunikację w Opolu, pociągi, w tym właśnie pociągi z przewozów regionalnych. Czy wie pan może, na jakim etapie są te negocjacje? O ile mi wiadomo, to te negocjacje są dość mocno zaangażowane i należy spodziewać się w niedługim czasie informacji, że to już działa, tak jak działa w innych miastach w Polsce. I zarówno tych dużych, jak i mniejszych, w tych wojewódzkich i nie tylko. Mówię, komunikacja miejska, bilety zintegrowane miejskie. To jeden element, natomiast to, o czym mówiłem, to te odległości dalsze. Nie z terenu miasta, tylko z terenu miejscowości mniejszych, które dojeżdżają do miejsc przesiadkowych, jakimi są dworce kolejowe. No, w naszym przypadku na przykład aglomeracja opolska, która ponad 20 gmin wokół Opola skupia i... Doskonały pomysł, bilet aglomeracyjny, czyli połączenie przewozów miejskich, aglomeracyjnych z komunikacją kolejową, to bardzo dobry pomysł. Trzymam kciuki, jestem głęboko przekonany, że również na terenie aglomeracji opolskiej on się zrealizuje. Panie prezesie, jeszcze chciałbym doprecyzować, jeżeli będą te wspólne bilety, czy to oznacza także, że na przykład spółka Poleregio będzie chciała wejść w usługi kołowe, na przykład usługi autobusowe? Przewozy regionalne nie zamierzają zmieniać zakresu swojej działalności, choć nie wykluczę, że w niektórych miejscach Polski, w niektórych okresach będziemy zastępować komunikację pociągową, samochodową, ale to często jest jako komunikacja zastępcza, ale to nie jest produkt naszej działalności, który chcemy rozwijać. Nie będziemy nikogo zastępować, chcemy ze wszystkimi współpracować. To teraz o współpracy z innymi spółkami, bo nie wszystkie województwa przystąpiły do spółki przewozy regionalne. Dolnośląskie stworzyło własną spółkę, śląskie także. Jak wygląda dziś ta współpraca? Bo jak patrzymy na ten przyszły rozkład jazdy, no z tymi połączeniami chociażby z województwem śląskim, no nie jest tak, jakbyśmy sobie tego chcieli, że trudno dzisiaj porozumieć się w sprawie wspólnych usług. Ja chciałbym powiedzieć jedno, organizatorem przewozów nie jest spółka przewozy regionalne, tylko marszałkowie województw. Tak, ale... My wykonujemy te zadania, które zostają nam powierzone lub w innej formie je uzyskujemy. I rzeczywiście aktualne rozwiązanie nie jest w mojej ocenie optymalnym, dlatego że czasami różny sposób patrzenia na komunikację kolejową powoduje, że te punkty styku, punkty przejazdów pomiędzy województwami są elementem spornym. My jesteśmy gotowi wykonywać każdy przewóz, który zostanie ustalony pomiędzy panami marszałkami
jesteśmy tu moderatorem tego, żeby to porozumienie było. Chcemy, żeby nie było rozdziału, że jedziemy do granicy województwa i co dalej. Dlatego spółka Przewozy Regionalne daje taką szansę, bo jest spółką o zasięgu ogólnopolskim, więc nie ma tych zahamowań i przeciwwskazań, że jadę do granicy województwa i nie dalej, bo mój stuprocentowy właściciel mówi, płacę tylko za to. Stąd my ze swoją ofertą możemy jeździć pomiędzy województwami, możemy jeździć wewnątrz województw i jest miejsce, tak jak na Dolnym Śląsku, dla kolei dolnośląskich, choć myślę, i to jest moje prywatne zdanie, powinno się ta kolej koncentrować, jak i każda inna samorządowa, bardziej na aglomeracji, w której funkcjonuje, natomiast przejazdy po całym obszarze województwa i pomiędzy województwami powinna realizować spółka Przewozy Regionalne pod nową marką Polregio, bo ona mówi Polska Regionalna, tak ona to mówi. I od którego roku to będzie? My jesteśmy gotowi na to dziś i jest wiele przykładów w Polsce, że takie porozumienia są zawierane i tak jeździmy, bo przecież realizujemy przejazdy między Poznaniem a Bydgoszczą, jeździmy pomiędzy Bydgoszczą a Trójmiastem, jeździmy między Olsztynem a Białymstokiem. To jest wszystko możliwe, Kielce, Kraków, Tarnów, więc to wszystko jest możliwe z województwa opolskiego na Dolny Śląsk. Też jeździmy. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Mamiński, prezes spółki Przewozy Regionalne. Panie prezesie, jak pan przyjechał na Opolszczyznę? Czym? Oczywiście pociągiem. Niestety Intercity, bo przewozy regionalne z Warszawy to nie jeżdżą, ale mam nadzieję, że w swojej kadencji, może jeszcze tej pierwszej, uda się to zrealizować. Znaczy ja bardzo bym to chciał zrobić. No i może dobrze, bo nie jesteście konkurentami na rynku kolejowym, bo to czasami też blokowało zyski samych przewozów regionalnych. Prawda. Myślę, że trzeba dokonać pewnej segmentacji rynku przewozów pasażerskich w Polsce. Co powinno być realizowane przez spółkę taką jak Intercity, co przez spółkę taką jak przewozy regionalne, a co przez koleje samorządowe. Natomiast w tym miejscu dziękuję zawsze tym samorządom, które wszystkie zadania przewozów regionalnych powierzyły spółce przewozy regionalne, bo to bardzo dobry wybór. To jeszcze wrócę do tych zysków w tym roku. Jeżeli 50 milionów zanotowaliście na plusie, to z tych pieniędzy gdzie ulokujecie te pieniądze? W zakupie nowego taboru? Nie, to nie w ten sposób, bo my mamy bardzo duży i ciągniony dług z poprzednich okresów, więc na mocy prawa nie możemy inaczej zadysponować jak na spłatę starych zaległości. Natomiast w tabor inwestujemy ze środków własnych. Własnych, znaczy kredytowych. I to jest ważna rzecz, że kilka miesięcy temu udało nam się przekonać rynki finansowe, bo konsorcjum trzech banków, żeby udzieliły nam dużego kredytu. 629 milionów na modernizację taboru. Ale tu jest znowu różnica. My musimy ten tabor w 100% kupić ze środków własnych, ze środków kredytowych, obciążonych oprocentowaniem kredytowym. Jeżeli moglibyśmy skorzystać ze środków unijnych, to te 629 milionów pozwoliłoby zaabsorbować 4 miliardy środków unijnych. I wtedy by mieliśmy cały tabor. A na razie jeden dług spłacacie, a drugi zaciągacie. Znaczy, to nie jest dług. To nie jest dług do kogoś. To jest po prostu zasad funkcjonowania spółki. To jest strata z lat ubiegłych. My wszystkie swoje zobowiązania regulujemy na bieżąco od kilku miesięcy. Nie mamy żadnych zaległości płatniczych. Natomiast nie możemy wprost zysku netto z działalności danego roku przeznaczyć na inwestycje, na rozwój. Bardzo byśmy chcieli i liczymy, że w perspektywie kilku najbliższych lat do takiego poziomu dojdziemy, bo skoro już generujemy zyski, a wiemy, że to będzie proces stały i ciągły, to w którymś momencie stare długi znikną i będziemy mogli inwestować w tabor. Panie prezesie, w przyszłym roku ile wydacie na zakup nowego taboru? Na zakup nowego taboru, nowego i modernizowanego, bo to w dwie strony, no ponad 500 milionów to będzie wydanie na zakup nowego i modernizowanego taboru. To jest największy proces modernizacyjny i zakupowy w tej spółce od momentu jej powstania. Tak dużego nie było. To trochę za mało, ale 2018 rok to już niedługo, a po 2018 będziemy mogli sięgać po środki unijne. I naszym marzeniem, moim osobistym również, aby w latach 19, 20 i 21 zakupić nowych lub zmodernizowanych co najmniej 250 elektrycznych zespołów trakcyjnych, czyli wymienić tabor cały, starszy tabor spółki Przewozy Regionalne. A żeby dorównać marszałkom.
I do tego czasu planujecie ograniczenie zatrudnienia czy zwiększenie tego zatrudnienia? Zatrudnienie będzie konstans, może niewielkie zmiany w zakresie stanowisk obsługowych, ale typowo administracyjnych. Mówię, bardziej zastanawiamy się nad powrotem do kanałów sprzedażowych na dworcach, uzupełniamy zatrudnienie w zespołach obsługi pasażerów, czyli kierownicy pociągów, konduktorzy, maszyniści. Tu nie przewidujemy zwolnień. A nasz oddział opolski prowadzi kurs nowy naboru maszynistów. Szkolimy młodych ludzi, którym gwarantujemy zatrudnienie w naszej firmie i tak się odbywa w kilku naszych oddziałach. Aktualnie, przyszły rok to kolejne szkolenia kolejnych grup potencjalnych naszych pracowników. A ja nawiążę jeszcze do tych marzeń. Chyba nam pozostaje życzyć Panią tylko spełnienia tych marzeń, czyli zakup nowego taboru i modernizację całkowitą, tak żeby pasażerom po prostu i żeby było nowe łatwiej. Logo się przyjęło. I żeby można było z Warszawy do Opola przyjechać przewozami. Bardzo dziękuję za te życzenia. My wszyscy, nasza firma jest dla klienta i ich zadowolenie jest naszym zadowoleniem i celem. Dziękuję bardzo za dziękuję te życzenia. Bardzo miejmy nadzieję, że pociągi przewozów nie będą się spóźniały w tym wszystkim. Gościem dzisiejszej Loży Radiowej był Krzysztof Mamiński, prezes Przewozów Regionalnych. Dziękujemy. Dziękuję Pani. Loża Radiowa.